Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i zawsze. Amen. W sobotę, 6 kwietnia, wszystkich bardzo serdecznie witam w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, drodzy słuchacze, na wstępie chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za to, że od przeszło 3 lat zawsze, każdego 6 dnia, każdego miesiąca mogę być z wami, razem z wami zastanawiać się nad Bożym Słowem, przez które danego dnia Bóg Wszechmogący do nas przemawia, Bóg Wszechmogący nas uczy, nas prowadzi. Dzisiaj, 6 kwietnia w sobotę, Bóg prowadzi nas poprzez 2 fragmenty Pisma Świętego. Pierwsze z nich zapisane jest w 35 psalmie, 28 wiersz. Język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją, przez cały dzień głosić chwałę Twoją. A drugi fragment, który będzie nam dzisiaj towarzyszył, zapisany jest w liście Pawła do Kolosan. 3 rozdział, 16 wiersz. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. To nie tylko słowa na papierze, to nie tylko słowa, które możemy przeczytać w Piśmie Świętym, w Księdze Pisma Świętego. To żywa obecność Jezusa w naszych sercach. Kiedy mówimy o Słowie Chrystusowym, nie ograniczamy się tylko do Biblii jako zbioru tekstów. To jest sam Jezus, który mieszka w nas. To jest Jego nauka, Jego miłość, to jest Jego łaska, które przewodzą naszym życiem. Niech Jego Słowo staje się naszym codziennym przewodnikiem. To nie tylko wiedza, ale relacja z żywym, wszechmogącym Bogiem. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Jesteśmy wspólnotą wierzących. Naszym zadaniem jest wzajemne wspieranie, naszym zadaniem jest wzajemne kształtowanie się. Czasem potrzebujemy napomnienia, czasem potrzebujemy nauki. Czasem nawet potrzebujemy karcenia. To nie tylko obowiązek duchownych czy starszych przełożonych w Kościele, ale to obowiązek każdego z nas, każdego wierzącego człowieka. Bądźmy zatem dla siebie wsparciem. Nauczajmy się nawzajem, dzielmy się swoimi doświadczeniami, przekazujmy mądrość. Wspólnie rozwijajmy się duchowo. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy. I w końcu wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Nasze nabożeństwa, nasze spotkania są momentem, kiedy możemy razem śpiewać Bogu. To nie tylko słowa, ale wyraz naszej wdzięczności. Wdzięczności za Jego miłość, wdzięczności za Jego zbawienia.
Śpiewajmy nie tylko ustami, ale śpiewajmy przede wszystkim całym sercem. Śpiewajmy całym sobą. Ta dzisiejsza nauka nie jest tylko nauką o technice wokalnej, ale o oddaniu, ale o radości. Niech nasze serca wypełniają się radością, gdy śpiewamy Bogu na chwałę, pamiętając o tym, co powiedział Marcin Luther: ten, kto śpiewa, podwójnie się modli. Na zakończenie naszego spotkania chciałbym przytoczyć słowa, które zapisane są w 17 wierszu tego samego rozdziału listu Pawła do Kolosan. A Paweł tak w tym fragmencie pisze: wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Niech te słowa towarzyszą nam w naszym codziennym życiu. Niech nasze działania będą zawsze ukierunkowane na chwałę Boga. Niech ta platforma codziennika biblijnego będzie miejscem wzajemnej nauki, miejscem wzajemnej miłości, wdzięczności, szczerości. I jeszcze niech mi będzie wolno przytoczyć słowa biskupa Canterbury, który tak mówił o sprawiedliwości. Każdy z nas powinien zastanowić się, każdy z nas powinien rozważyć w swoim sercu, czy podejmowane decyzje dotyczące sprawiedliwości, decyzje dotyczące wydawania sprawiedliwych osądów, sprawiedliwych wyroków, czy te decyzje są czynieniem sprawiedliwości. Z tą myślą zostawiam nas wszystkich dzisiaj, 6 kwietnia. Niechaj Pan Bóg nam wszystkim błogosławi i miejmy nadzieję do spotkania 6 maja z Panem Bogiem.